gdzie przechowujemy komunię w kościele. Jest takie specjalne miejsce, gdzie się komunię przechowuje. Za mną tam. Tak? Tabernakulum, nie? Uczyli was? O tutaj, o. Tak, gdzie jest ten pelikan. Właśnie, chcę o tym powiedzieć trochę o tych tabernakulach, bo dzisiaj jest przecież ta uroczystość Bożego Ciała i właśnie w kościołach, kaplicach przechowujemy tak zwaną rezerwę eucharystyczną. Tak się nazywa fachowo tabernakulum. No ale dla nas tabernakulum nie jest tylko jakimś miejscem przechowywania. My wiemy, że jak przechodzimy do kościoła, to się przede wszystkim nasza modlitwa, ale zwłaszcza się nic nie dzieje w kościele, koncentruje na tym tabernakulum, a jak już jest wystawiony na święty sakrament, to już był. Byłem kiedyś, prawie 20 lat temu, w Maroku i na obrzeżach takich gór Atlas i daleko, daleko od stolicy. I był tam taka miejscowość, dosyć duża. Myślę, że miała kilkanaście tysięcy, chyba się nazywała Midelt. I był tam taki ksiądz, proboszcz. Najdziwniejsze było to, że tam nie było w ogóle żadnych katolików. Tylko był proboszcz. I miał swój kościółeczek i właśnie to tabernakulum, no tam się modlił. No i zapytaliśmy go, no a gdzie są twoi parafianie? No i on powiedział, ci wszyscy muzułmanie wokół, bo tam sami muzułmanie byli, to są moi parafianie. Żeby móc to powiedzieć, zrozumieć, on musiał się przy tym tabernakulum modlić, bo dla Jezusa wszyscy ludzie są jego dzieci. I tam, gdzie jest to najświętsze sakrament, czyli tabernakulum, to tabernakulum to nie jest tylko tak, że sobie jest. Może właśnie dlatego, że jest Pan Bóg, który się nazywa Jestem, On promieniuje Jego obecność na wszystkich, którzy wokół mieszkają. Ja tam pojechałem, bo tam studiowałem o takim księdzu francuskim, Karol de Foucault, który na przykład był w Algierii od 1900 roku na pustyni, na Saharze mieszkał, gdzie nie było katolików w ogóle, oprócz żołnierzy francuskich. I on właśnie tam robił tabernakulum, sam taką skrzynkę ustawiał i on tam spędzał minimum 8 godzin na modlitwie. Ale kiedyś udał się do granicy Maroka. W tym czasie Marokańczycy zamknęli granicę i żaden Europejczyk nie mógł tam wejść, czyli ksiądz też. I on widząc na wzgórzach Maroko odprawiał mszę, mówił, żeby to ciało pańskie objęło swoim błogosławieństwem ten kraj. No i co? A co my mamy powiedzieć, gdzie co już, co wioskę jest Kościół, jest Najświętszy Sakrament? Znaczy, co się będzie dzisiaj w Polsce działo, w tych wszystkich ulicach, domach, będzie koło domu, będzie przechodził Najświętszy Sakrament. U Jadwigi we wrześniu jest od jakiegoś czasu już całodzienna adoracja. W takim bocznej bardzo to jest wygodne miejsce do modlitwy. Jak ktoś idzie na zakupy do Polo, to można zahaczyć. Jak kiedyś byłem około godziny 15-16, nikogo nie było. Dziwne, nie? To jednak 50 tysięcy ludzi, a przydałoby się, żeby zawsze przy Jezusie ktoś był. Ale to jeszcze nic. I już kończę. Tenże ksiądz francuski, ten Karol, mówił tak. Każdy, kto przyjmuje komunię, każdy z nas tu dzisiaj, który to przyjmie. To jest jak tabernakul. Komunia wchodzi do naszego ciała i kryje się w naszym ciele. Nie mówiąc o tym, że karmi nas fizycznie też. Do naszych komórek idzie. Zagarnia nasze ciało. I on mówił, że teraz jak taki katolik czy inny tam wyjdzie z tej mszy, to przez ulicę idzie tabernakulum. Zobaczcie, jak ta wiara Jezusa Chrystusa zagarnia świat. Dzisiaj Jezus mówi w Ewangelii dwukrotnie, to jest chleb, który z nieba stąpi. Niebo, jak powiedziałem we wstępie już, wstępuje na ziemię,
ciele Jezusa Chrystusa, który jest teraz w niebie. Tak? Ale on jest i na ziemi. Bo my jesteśmy teraz Jego ciałem, jak naucza Kościół. Znaczy Kościół się nazywa ciałem Chrystusa. Rozumiemy dlaczego. To niebo jest na ziemi. I dlatego jak Jezus mówi, kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Rozumiemy, że działa w drugą stronę. Przyjmuję niebo na ziemi. Więc ta moja ziemia, to moje ciało, ten proch, którym jestem, się obrócę, pójdzie do nieba.